Witam serdecznie podczas drugiego wywiadu w poniedziałkowy dzień. Dzisiaj z nami Krause Patryk. Ekipa sami swoi. Patryk, jesteście po meczu z Wirtualną Polską. Zresztą rozmawiałem z jednym z zawodników właśnie w poprzednim wywiadzie z Wirtualnej Polski. W tamtym momencie był akurat 1-0 dla Was. Ile się skończyło? Udało się nam wygrać 4-2, chociaż końcówka była dosyć nerwowa, bo już przy 4-0 jakieś tam błędy i dwie bramki na koniec jeszcze dostaliśmy, więc już na koniec lekko nerwowo, ale się udało. Jak rozmawialiśmy, ty w duecie jak zwykle z Łukaszem Boroniem walczyliście z przodu, no i ta wasza współpraca przyniosła dość dużo punktów, jeżeli chodzi o was, tak? Dwie asysty i dwie bramki. Tak, zgadza się. Z kolejny mecz, gdzie w sumie nam się dobrze układa ta współpraca, to wcześniej jeszcze w poprzedniej drużynie też ze sobą graliśmy, więc dobrze się rozumiemy. Mhm. No tak, no bo poprzednia nazwa to? Poprzednio graliśmy Styrta Wrzeszcz. Styrta Wrzeszcz. Znana drużyna w lidze, na pewno z temperamentem. Tak, zgadza się. Różne historie się działy, ale ostatecznie się uspokoiliście z tego, co słyszałem i to bardzo mocno. Tak, no już później bardziej wzięliśmy się za grę niż za dyskusję, więc później to już lepiej wyglądało z tym, że udało się nam też awans do Ekstraklasy zrobić tutaj, więc już wiadomo, gra była lepsza, więcej gry niż gadania. A teraz na hali, no chyba po tym zwycięstwie awansujecie tam na piąte, czwarte miejsce, tak mniej więcej, prawda? Bo nie mieliście jeszcze punktu, zdaje się, tak? To jest pierwsze zwycięstwo. Mieliśmy punkt z JW3 zdobyty po remisie. Czyli lecicie właściwie chyba na czwarte miejsce, jeżeli się nie mylę, i będziecie mieli szansę na drugą ligę. Prawdopodobnie tak. No takie są nasze założenia. Został nam jeszcze jeden mecz, gdzie też chcemy powalczyć o te trzy punkty. No pierwsza liga już na pewno jest poza zasięgiem, bo nie mamy już tam szans. Filtry wygrały z nami i przegraliśmy też na początku pierwszy mecz z Okręgową, więc oni mają już tam 7 punktów, więc nawet wygrywając ostatni mecz i tak ich nie przeskoczymy, bo w bezpośrednim pojedynku są od nas lepsi. Powiedz Patryk, czy macie zamiar zwojować drugą ligę i zdobyć mistrza, czy jednak bierzecie siłę na zamiary i uważasz, że gdzieś tam w środek tabeli? Wiadomo, każdy mecz będzie chcieli wygrać, z tym, że nie mamy jakichś tam założeń, ponieważ też zobaczymy, na co nam wystarczy tak naprawdę, ponieważ no, mamy chłopaków z różnych drużyn, nie mamy ze sobą jako takiego zgrania, z trzech różnych drużyn mamy. Tak, a z jakich macie? Od nas, ze zmarnowanych talentów. Tak naprawdę, więc próbujemy się póki co zgrywać, a później dopiero będziemy tam myśleć o wynikach. Okej. Okay. Wracacie na wiosnę pod szyldem Styrty, tak? Na boiska? Czy zostajecie przy tej nazwie, która obecnie jest? Nie, prawdopodobnie Styrty już nie będzie. Styrty już nie wystartuje, ponieważ tam były różne perturbacje i prawdopodobnie Styrty już nie wystartuje. A chłopaki rozejdą się po swoich drużynach, więc zobaczymy, co będzie z chłopakami ze Styrty. Póki co klubów dla tych, że tak powiem, nie mamy tutaj, więc zobaczymy, jakie będą plany dalsze. Czyli może się być tak, że drużyna się rozbije i rozumiem, że będziecie grali w różnych ekipach w Peltrze? Prawdopodobnie tak, no bo ze Styrty, tak jak mówię, raczej już nie będzie w Peltrze. My nie będziemy już tam występować, więc prawdopodobnie każdy z nas będzie szukał jakiegoś tam innego klubu. Mhm. Chyba że uda się coś tam wspólnie może założyć jeszcze. Tak na koniec pytanie, jakie w takim razie będą twoje plany? Czy masz jakiś pomysł, w jakiej ekipie możesz zlądować? W sumie nie. Skupiłem się na razie na tym sezonie zimowym, a co przyjdzie na następny sezon, to zobaczymy. Nie wiem, na razie więcej czasu poświęcam tam córce, która mi się urodziła 3 miesiące temu, więc na razie czas jej poświęcam, a jeżeli starczy mi czasu, to zobaczymy, do jakiejś drużyny może dołączę. Patryk, w takim razie z racji, że już nie będziemy się widzieć, życzę tobie wesołych świąt i całej ekipie. Pewnie będziesz miał co robić, skoro córka ci się niedawno urodziła. No i wszystkich informuję, że Patryk będzie być może do wzięcia bramkostrzelny napastnik, więc możecie się po niego zgłaszać, ale ja mimo wszystko mam nadzieję, że wrócicie jako ekipa na drobiaste boiska naszej ligi i będziecie swoimi
mimo wszystko popłynął, bo mecze z waszym udziałem zawsze dodają atrakcyjności. Tak jest. Dobra, dzięki Patryk, trzymaj się. Również wszystkiego dobrego, wesołych świąt i dla wszystkich, którzy słuchają i dla całej ekipy Pelczy. Dokładnie, jakby to jest ostatni już wywiad w tym roku, więc życzymy wszystkim zawodnikom, ale też przyjaciołom Pelczy wesołych świąt, zdrowia, szczęścia i wszystkiego najlepszego w nowym roku. I oczywiście, żebyśmy się spotkali w nowym roku, nie wiadomo co będzie i czy nie będzie tak, że będziemy czekać, aż wrócimy na boiska, nawet te halowe. No zobaczymy, co jeszcze postanowią, też co będzie z tym sezonem zimowym, czy uda się go rozegrać tak, jak teraz miało być, czy będzie jakaś ta zaplanowana przerwa, więc zobaczymy jeszcze, jak będzie. Tylko jeszcze skorzystam chwilę, pozdrowię tylko żonę i córkę. Kocham was, dziękuję. Bardzo fajna opcja na zakończenie. Zdarzały się już takie emocjonalne momenty, ale chłopacy zazwyczaj są stonowani. W takim razie też pozdrawiam jako ekipa, twoją rodzinę. Dziękuję. Jeszcze raz dzięki, Patryk.